Obecnie do przedszkola uczęszcza 52 dzieci. Jego likwidacja oznacza, że 35 dzieci z tego niewielkiego przedszkola w centrum miasta będzie musiała być przeniesiona do innych placówek. W miejsce dzisiejszej jedynki ma powstać żłobek dla 50 dzieci. W Pile obecnie ponad setka dzieci nie dostaje się do publicznego zespołu żłobków nr 1 z powodu braku miejsca. Dzisiaj nad projektem uchwały o zamiarze likwidacji przedszkola pochylili się radni. Emocji nie zabrakło. Te emocje wynikające z troski o swoje dzieci, o przedszkolaków, które uczęszczają do tego przedszkola. Tam są aspekty psychologiczne, o których mówią rodzice i także dotyczące zmiany otoczenia. Od dłuższego czasu krąży po mieście hasło likwidacja przedszkola. Tak? Atmosfera jest podgrzewana i jeśli ktoś nie zgłębi tematu, to brzmi bardzo groźnie, tak jakby dziesiątki dzieci wylądowały na bruku, a rodzice masowo byli zmuszeni do porzucenia pracy, aby się nimi zająć. Rodzicom dzieci, które miałyby zostać przeniesione do innych placówek, miasto proponuje trzy rozwiązania. Pierwsze dotyczy przeniesienia dziecka lub nawet całego oddziału wraz z personelem do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej nr 5. Drugie to przeniesienie do pobliskiego przedszkola nr 5 imieniem Niezapominajki przy ulicy Konopnickiej. A trzecie, wybranie dla dziecka każdego innego przedszkola publicznego na terenie Piły. A co z samym budynkiem po przedszkolu? Nie zamierzamy tego miejsca, nie wiem, zlikwidować, w sensie zamienić na coś zupełnie niezwiązanego z edukacją. To miejsce ma dostać nowe życie. Tym nowym życiem ma być żłobek. Z którego miasto chce pozyskać pieniądze na remont budynku przy ulicy Witaszka i dostosować go do potrzeb dzieci żłobkowych? Zdaniem urzędników pieniądze są w zasadzie zagwarantowane. Mogą być przyznane już w kwietniu i oprócz samego remontu pozwolą na prowadzenie w tym miejscu żłobka przez kolejne 3 lata, bez dodatkowego wkładu finansowego z budżetu miasta. Nie przekonało to części radnych, którzy zarzucali władzom miasta brak dialogu oraz proponowali inne rozwiązania. Dlaczego na przykład nie można rozważyć budowy żłobka na prężnym, rozwijającym się osiedlu Koszyce? To jest przecież teraz, ma być tam budowa przedszkola w ciągu 3 lat. No to dlaczego tam nie możemy tego postawić żłobka? A tu jednak to przedszkole numer 1 pozostawić. Padła jeszcze propozycja radnego Tomasza Swobody, aby naturalnie wygasić pracę przedszkola i nie przeprowadzać nowych naborów. A o pieniądze z programu Maluch Plus wystąpić dopiero wraz z ostatnim odchodzącym do szkoły rocznikiem. Propozycje radnych opozycyjnych pozostały jednak bez odpowiedzi. Dalsza dyskusja na ten temat została zakończona wnioskiem radnej Urszuli Kaczmarek. W związku z tym, że każdy z nas z radnych wyraża swoje zdanie poprzez oddanie głosu, czyli poprzez głosujemy, składam wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Dziękuję. Mimo sprzeciwu opozycji wniosek został przyjęty. Za podjęciem uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji przedszkola nr 1 zagłosowało 12 radnych z Koalicji Obywatelskiej. Radny Włodzimierz Bestrzycki zagłosował przeciw, a Sławomir Wegner wstrzymał się od głosu. Cała opozycja była przeciwna podjęciu uchwały. Teraz miasto zwróci się o opinię do wielkopolskiego kuratora oświaty. Jeżeli będzie pozytywna, to temat wróci do państwa i wtedy będziecie państwo podejmowali taką ostateczną uchwałę o likwidacji przedszkola nr 1. Kuratorium Oświaty na wydanie opinii ma 30 dni. Cały proces ma zakończyć się do 31 sierpnia.